6 września wrocławski rynek wybrzmiał i wybuchł kolorami. Wszystko za sprawą 15 już wrocławskich dni seniora. To wydarzenie zbiera osoby starsze nie tylko z Wrocławia, bo zorganizowane jest z rozmachem. Na wrocławskim rynku spotkali się seniorzy właściwie z całego województwa dolnośląskiego. Tak, żeśmy przyjechali się z Jeleniej Góry po to, żeby wziąć udział w tej pięknej imprezie z seniorami, ponieważ tutaj naprawdę jest na co popatrzeć. Piękne kapelusze, pięknie panie ubrane, panowie też oczywiście, ale jest to wspaniałe przeżycie. Dlaczego? Bo to jest raz w roku, wiadomo, takie spotkania. My też w Jeleniej Górze robimy spotkania z seniorami, robimy też dla nich prelekcje multimedialne, pokazujemy nasze podróże rowerowe i motorowerowe po Europie. Na uroczystości inauguracji 15 wrocławskich Dni Seniora pojawili się reprezentanci miejskiego magistratu. Prezydent Sutryk przekazał też klucze do miasta tegorocznej parze królewskiej. Wrocławscy seniorzy są wyjątkowi. Oni mają w sobie bardzo dużo dobrej, pozytywnej energii. Dzisiaj mówiłem o tym, że my potrzebujemy wrocławskich seniorów na co dzień. Oni szczęśliwi na co dzień z nami są, są aktywni. No ale to jest ich czas. Ten czas końca wakacji, początku nowego roku szkolnego, to jest czas, którym przekazujemy klucze do oba miasta seniorom. Oni będą rządzić, będą zaznaczać jeszcze silniej swoją obecność, będą wśród nas. To, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo taka zarażająca pozytywną energią grupa. Energia i grupa, która chce być aktywna. Działamy w różnych klubach seniora, w różnych organizacjach senioralnych. No i wreszcie ktoś nas zauważył i postanowił, że będziemy królować przez rok. I jakie obowiązki ciążą na królu i królowej? No, reprezentowanie seniorów. Radosnych, wspaniałych, no kolorowych seniorów. I uczestniczenie w różnych imprezach takich kulturalnych. Wrocławskie Dni Seniora potrwają ponad miesiąc, do 13 października. Jednym z głównych punktów inauguracji był Marsz Kapeluszy, połączony z konkursem na najciekawszą kreację. Dzisiaj jest Marsz Kapeluszy, więc musiałyśmy ładnie ubrać kapelusze i w ogóle parasolkę, i żeby było ładnie. W planie wydarzeń 15 wrocławskich Dni Seniora znalazło się miejsce dla zajęć artystycznych, fizycznych i takich skupionych na zdrowiu, a w szczególności popularnych dolegliwościach osób starszych. Dokładny harmonogram wydarzeń znaleźć można na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Seniora. Piotr Kaźmierczak, Echo 24.